Są takie gry, które przechodzą bez większego echa. Raz jest to tytuł od małego studia, które nie może się przebić do szerszego grona. Innym razem może to być tytuł uznanego studia, który z jakichś powodów nie został zauważony. W małych, wielkich grach chcę Wam pokazać tytuły, które zasługują na uwagę, a jednak różne okoliczności sprawiły, że gra nie jest tak znana, jak na to zasługuje. W każdym filmie z tej serii opowiem Wam o pięciu takich małych, wielkich grach. Raz będzie to indyk od nieznanych twórców, innym razem dzieło wielkiego studia. Wszystkie te gry łączy jedno. Nie każdy o nich słyszał, a każdą naprawdę warto sprawdzić. Gotowi? Zaczynamy! Ritual Crown of Horns. To, że nasze rodzime studia są utalentowane, to już nikomu chyba mówić nie trzeba. Czasy gówna w stylu Mortyra na przykład skończyły się już dawno temu. Teraz polskie gry kojarzone są z beczkami miodu, dopracowane, wspierane latami i zwyczajnie cholernie dobre. Jednym z takich tytułów jest Ritual od Draw Distance, mieszanka horroru i westernu doprawionego wysokim poziomem trudności. Wcielamy się w Daniela Goodchilda, łowcę nagród, który akurat goni za jakąś wstrętną, starą babą, w tamtych czasach zwaną wiedźmą. Trafiamy jednak w zasadzkę, giniemy, a zza światu wyciąga nas babsko, które wcześniej mieliśmy ostrzelić. W zamian mamy jej pomóc z jej wymysłami. Fabuła jednak to tutaj tylko tło dla Saigonu, który będzie miał miejsce przez całą długość gry. Rozgrywkę obserwujemy z lotu ptaka. Prujemy do wszystkiego, co się rusza, robiąc tylko krótkie przerwy na przeładowanie broni. Trup ściele się gęsto, zwłoki liczone są w setkach, a my odsapnąć możemy tylko podczas siedzenia w obozie. W obozie też ulepszymy postać, odblokowujemy nowe umiejętności, pozyskamy nowy sprzęt i przygotujemy się do kolejnych starć z plugawym ścierwem. Każdy poziom w grze to walka o przetrwanie. Tutaj nie chodzi o to, żeby lecieć z kantry na ustach i walić do wszystkiego na oślep. Takie zachowanie skończy się tym, że coś urwie nam łeb, nasra do szyi i oleje ciepłym moczem. Tutaj trzeba myśleć, kombinować, uważać na otoczenie i ciągle obmyślać nową taktykę. Cele misji są różne. Raz chronimy wiedźmę, która odwala jakieś rytuały, innym razem wybijamy piekielne ścierwo, walcząc dodatkowo z czasem. Wszystkie misje łączy jedno. Cholernie wysoki poziom trudności i to, że gra nie wybacza błędów. Zginąć tutaj jest niesamowicie łatwo. Wystarczy się zagapić, nie dopilnować czegoś, misja się kończy i zaczynamy od nowa. Oprawa jest prosta i w sumie nie robi szału. Wrażenie za to robi muzyka. Genialne ambientowe brzmienia w obozie mieszają się z cięższymi klimatami podczas potyczek. Ścieżka dźwiękowa pompuje nam adrenalinę tak mocno, że w każdej misji biegałem ze strzelbą i obłędem w oczach. Coś pięknego. Szukasz gry, która stanowi wyzwanie, ma ciężki, mroczny klimat i wciąga jak cholera? Ritual jest dla Ciebie. Musisz jednak pamiętać o tym, żeby mieć tutaj oczy dookoła głowy. Nikt nie będzie się tutaj z Tobą pieścił. Gra jest szybka, dynamiczna i nie pozostawia czasu na życiowe przemyślenia. Hidden True Time. Może dla odmiany coś spokojnego, coś co Cię zrelaksuje, wyciszy i pomoże po ciężkim dniu. Ten tytuł jest do tego idealny. Pamiętacie takiego zasrańca w czapce i okularach o imieniu Wally? Wasze doświadczenia w szukaniu go przydadzą się tutaj. Gra polega na szukaniu ukrytych obiektów na niesamowicie przyjemnych dla oka planszach. Zadanie może wydawać się proste, jednak wraz z postępami przyjdzie Wam stracić wzrok na wgapianiu się w planszy i szukaniu ukrytego dziadostwa. Każdy poziom to określona ilość przedmiotów do znalezienia. O ile początkowo zajmie nam to maksymalnie minutę, tak im dalej w las, tym dużo, dużo trudniej. Niektóre mapy to prawdziwe wyzwanie. Zdarzyło się, że szukałem jednej rzeczy nawet i po pół godziny. Ukryte pierdoły kryją się w krzakach, czasami są ruchome. Zdarza się też, że twórcy schowali je w pomieszczeniach. Wierzcie mi na słowo, że będziecie musieli naprawdę wytężyć wzrok, jeśli chcecie odnaleźć wszystko. Wszystkie etapy to podróż wehikułem czasu. Zaczynamy w prehistorii, szukamy toporków, paciorków i innych plemiennych gadżetów.
Przechodzimy do czasów średniowiecza, w klimatach fantasy na przykład. Szukamy tarcz, szukamy martwych goblinów, świętego Graala albo księżniczek. Co kilka poziomów przechodzimy do innego świata. Trafimy do westernu, do współczesności, a na każdym z tych poziomów będziemy szukać czegoś innego. Gra niesamowicie cieszy oko. Każdy poziom to prawdziwa perełka. Niby to wszystko proste, jednak wystarczy popatrzeć na ekran, żeby się zakochać. Dodatkowo muzyka sprawia, że mamy ochotę po prostu się rozłożyć i płynąć przez kolejne poziomy. Warto zaznaczyć, że możemy tutaj stworzyć swoje mapki. Możemy też sprawdzać twórczość innych ludzi. Prawdziwe małe cudeńko. Wartile. Lubisz planszowe RPG? Ta gra jest dla ciebie. Strategia czasu rzeczywistego wymieszana z karcianką i RPG. Wcielasz się w wikingów, łupisz wyspy, mordujesz przeciwników i podziwiasz świetne projekty lokacji, przypominające jakieś dioramy w klimatach fantasy. Serio, biję pokłony dla twórców tych małych arcydzieł. Każda plansza to po prostu majstersztyk. Naszym głównym zadaniem są starcia z wrogiem, zdobywanie skarbów i wypełnianie celów. Każdy z naszych przydupasów ma swoje zalety i wady, a tylko dobre ich poznanie spowoduje, że będziesz przechodzić przez grę bez bólu. Naszych wojaków wspomagamy kartami, dobieramy im nowy ekwipunek, broń, pancerze, tarcze. Musimy to wszystko robić umiejętnie, inaczej ciągle będziemy powtarzać jeden poziom w kółko. Co mi się szczególnie podoba, to to, że mimo tego, że tak naprawdę sterujemy figurkami jak w grze planszowej, to każda zmiana ekwipunku, każdy nowy element, wszystko to widać na naszych postaciach. Wygląda to świetnie. Wspomniałem na początku o karciance. Każda postać ma jakieś swoje umiejętności, które to są właśnie pod postacią kart. Karty możemy wymieniać i ulepszać. Na polu walki możemy znaleźć też takie, które dadzą nam jakiś bonus albo których możemy użyć jednorazowo. Karta z ognistym koktajlem czy jakimś specjalnym ciosem. A im dalej, tym tego wszystkiego dużo, dużo więcej. Gra wygląda prześlicznie. Każda plansza to nie w szczegółach. Każda jest świetnie zaprojektowana, a grę ogląda się jak jakieś potyczki w prawdziwej planszówce. Figurki tudzież postaci są cudownie animowane. Każde starcie ogląda się z wielką przyjemnością. Ruchy są może oszczędne, ale to właśnie sprawia, że gra tak mocno przypomina prawdziwą planszówkę. Klimat jest wprost niesamowity. Całość jednak wymaga lekkiego dopracowania. Kuleje optymalizacja, zdarza się, że gra zwalnia w kompletnie losowych miejscach, a do tego interfejs jest mało czytelny. Nie jest to jednak coś, czego nie da się naprawić w aktualizacjach. Ja Wartile polecam z całego serca. Nie miałem do tej gry żadnych oczekiwań, a jednak kompletnie dałem się porwać. To jeden z tych tytułów, do których siadasz na kilka minut, a odpada odrywa cię zaskoczenie, gdy nagle na dworze zrobiła się noc. Vassara Collection. Czas na powrót do klasyki. Zero myślenia, zianie ogniem na lewo i prawo i rozwalanie wszystkiego, co tylko pojawi się przed oczami. Vassara to klasyczny shoot'em up. Przemy przed siebie, niszczymy co się nawinie i jedyne czym się przejmujemy to mnożnik punktów i to, żeby dolecieć jak najdalej bez zgonu. Gry pierwotnie pojawiły się tylko w Japonii. Gry, bo Vassara Collection to dwa tytuły, które ukazały się w 2000 roku w kraju kwitnącej wiśni i nie wyszły poza nią. O fabule chyba nie ma co wspominać, bo to jak zwykle w takich grach tylko pretekst do zadymy. Sama otoczka jednak jest całkiem ciekawa. Wszystko dzieje się w alternatywnej rzeczywistości czasów feudalnej Japonii. Pojawiają się nawet postacie historyczne takie jak Oda Nobunaga, gry do tego mają kilka zakończeń. Tak, shoot'em up z różnymi zakończeniami. Nie rozgryzłem jednak od czego one zależą. Gry są piekielnie trudne, przeciwników zawsze jest cała masa, a my musimy naprawdę mocno się skupić, żeby cało dotrzeć do końca poszczególnych etapów. Grafika nie zachwyca. Niestety twórcy nie postarali się o dostosowanie jej do dzisiejszych czasów, przez co całość wygląda mocno staroszkolnie.
Co by jednak nie mówić, gra sprawia niesamowitą frajdę. Jeden wielki rozpierdol przerywany naszymi zgonami. Wszystko w starym stylu, cholernie klimatyczne i nie pozwalające oderwać się od ekranu. Niflheim. Temat wikingów pojawił się już wcześniej, jednak jeśli takie klimaty lubicie, to ten tytuł sprawdzić koniecznie musicie. Gra to prawdziwa mieszanka gatunków. Mamy tu rozbudowę bazy, zbieranie pierdół rodem z Minecrafta, mamy starcia z bossami, elementy RPG, a całość dodatkowo została doprawiona mechanikami rodem z Soulsów. Zaczynamy od wybrania klasy i lądujemy w otwartym świecie. Za zadanie mamy przetrwać, rozbudować swoją fortecę, szukać zapasów i bronić się przed przeróżnymi stworami. Tytuł jest cholernie rozbudowany. Zwiedzamy tutaj świat, zwiedzamy kopalnie, zdobywamy surowce, walczymy z wrogami i często giniemy. Walka jest tutaj niesamowicie trudna. O ile nie inwestujesz w ekwipunek, to będzie ci niezmiernie ciężko. Rzucanie się w grupę wrogów bez odpowiedniego wyposażenia to proszenie się o solidny wpierdol. Śmierć może nie boli tutaj jak w Soulsach, bo po prostu budzimy się w naszej twierdzy z obitą mordą, ale gorzej jeśli szturm na naszą warownię skończy się jej zniszczeniem. Wtedy nie ma przebacz, tracisz wszystko, zostajesz z palcem w dupie i zaczynasz od nowa. O ile na początku będą ci atakować jedynie bandy szkieletów, tak później zaczną się dziać prawdziwe dramaty. Nawet jednak wspomniane kościste zasrańce mogą ci poważnie napsuć krwi, jeśli ich zlekceważysz. Oprawa to ręcznie rysowane tła, całość jest dwuwymiarowa, jednak jest to wszystko pełne szczegółów i cholernie klimatyczne. Bujanie się po podziemiach czy nocne spacery potrafią wywołać ciarki na plecach, a mroczna muzyka tylko w tym pomaga. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Jeśli film się Wam spodoba, będę starał się częściej polecić Wam jakieś mniej znane gry, które warto sprawdzić. Może Wy macie coś godnego polecenia? Piszcie w komentarzach. Mówił do Was wulgarny gracz.